Cześć, witam Was w kolejnym vlogu. Słuchajcie, taki dzień dzisiaj, że miałam się odezwać. No generalnie nagrywam dzisiaj vloga, a jest popołudnie i nie miałam czasu do tej pory, także no niestety jestem taka trochę wypruta z emocji, ze wszystkiego. Jestem taka zmęczona i tak zmęczona psychicznie, o więc potrzebuję chwilę, żeby się zregenerować. Chyba pójdę sobie coś zjeść, jeszcze do tej pory kawy nie wypiłam, więc w ogóle mój dzień jest rozregulowany, jeśli chodzi o jedzenie i terminy, godziny jedzenia i takie tam. Ale no to nic, bo widzę się dzisiaj z koleżanką, mamy plany, także mam nadzieję, że będzie super. Generalnie już to, co miałam zrobić, najważniejsze, już zrobione, także tyle dobrego, ale ciężko dzisiaj, bo naprawdę ciężko, także są takie dni, kiedy po prostu siedzi się przy kąpie kilka godzin, nie da się zrobić nic innego, po prostu nic, totalnie. I jest to bardzo, bardzo takie wycieńczające, ale jak się uda, to już jest znowu satysfakcja, więc... Słuchajcie, jedna rzecz, przyszły shorty z Mango chyba, z tego co pamiętam, tak? To są te... Nie, z Misguided chyba. W sumie to nie wiem, bo tutaj nigdzie nie ma nic, więc zaraz je rozpakuję i zobaczymy, ale są. Także sobie je też przymierzę i to ostatnie shorty, bo stwierdziłam, że już mi się nie chce więcej zamawiać, nie będę ich szukać. Chociaż jakieś niebieskie, postrzępione, to byłoby fajnie mieć takie jak tamte, ale tamte nie do końca mi pasują, jednak jedne i drugie. Także odesłałam, no i co? I przymierzę sobie te i zobaczymy. A jak nie, to tamte białe, które poprzednio przymierzałam, zostają, bo są w sumie fajne, są dłuższe, są luźne, są za duże, ale nie ma mniejszego rozmiaru już, więc stwierdziłam, że no już trudno. Przymierzę te. No i dobra, wszystko się szybko wyjaśniło. Te shorty są mega dziwne, one wyglądają w ogóle, zobaczcie, jak spódniczka jakaś. One są takie tutaj w ogóle jakby dopasowane w talii, takie całkiem wysokie, bym powiedziała, taka wyższa ta talia. A tutaj są takie mega rozkroszowane, takie o, szerokie. I wyglądają trochę jak taka spódniczka krótka i trochę takie dziwne, takie mega duże te nogawki, ale widać, że takie są w trapez bardziej. Więc nie, jakoś nie podobają mi się. Jakby były węższe może czy coś, ale też mają taki sztywny ten jeans, wiecie? Z jednej strony fajnie, z drugiej strony tamte drugie, które przymierzałam, są dużo takie wygodniejsze, fajniejsze. I są też dłuższe przede wszystkim, więc nie będą się tak podciągały, bo te takie shorty mam wrażenie, że jednak mają tendencję do tego, że wiecie, po chodzeniu to one się tak tutaj mega wysoko ściągają. A tamte mam nadzieję nie będą, także no trudno. Już wszystko wiem, załatwione. Mam tamte shorty. No dobra, fajnie, słuchajcie, nagadałam się do Was, a nie włączyłam nagrywania. Pomyślałam, że przyjdę na chwilę, poświęcam się, bo wyłączyłam akurat wiatrak, bo strasznie jest gorąco, strasznie jest duszno. Ale wiecie pewnie o tym. Słuchajcie, na live'ie ktoś mnie zapytał o bronzer z Nabli, jak mi się sprawdza i w ogóle, więc pomyślałam, że w sumie to dawno go nie używałam. Z tego co pamiętam, on różnie wygląda na mojej twarzy w zależności od tego, co nałożyłam wcześniej i w ogóle, więc zobaczymy, czy dziś również będzie bardzo ciepły, bo patrzcie, on w opakowaniu wydaje się naprawdę fajny, chłodny. A on na mojej twarzy niestety wygląda dosyć ciepło, ale to też właśnie zależy kiedy. Więc mówię, dobra, przekonamy się dziś, jak to będzie. Nakładam z tej strony, żebyście lepiej widzieli. A na twarz dzisiaj, słuchajcie, nałożyłam podkład z Clinique Anti Blemish Solutions. Miałam ochotę na coś takiego trochę ciemniejszego, chociaż nie jestem bardzo opalona, wiecie co, ale jakoś te inne podkłady sprawiają, że wyglądam jakoś tak blado. Nie wiem, dziwnie to wygląda. W ogóle dziwnie mi się nałożył ten bronzer, wiecie? Jakieś takie plamy porobił. Znaczy, nie plamy, o. Jest po prostu ciemniejszy w jednym miejscu, o, na tej zasadzie. Nie plamy. Bo ogólnie rozciera się całkiem ładnie. Może go po prostu za dużo nałożyłam. A może on po prostu nie jest takim delikatnym bronzerkiem, tylko trzeba też na niego uważać, bo widzicie, od razu go widać. Sorry, że się trzęsie cię. Muszę kupić sobie jakiś normalny statyw. Ale wiecie, nigdy nie ma czasu. No dobra, ogólnie powiem Wam, że dzisiaj wygląda bardzo ładnie. Do tego podkładu z Clinique, który mam w kolorze, już Wam mówię, co prawda troszkę go rozjaśniłam, bo jest jednak za ciemny. 02 Fresh Ivory. To jest ten podkład. Tak wygląda. No i ten bronzer ładnie wygląda, nie jest taki ciepły wcale. No jest widoczny, ale ogólnie bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie się tutaj rozblendował, wtopił w makijaż.
Po prostu lepiej nałożyć go dwa razy i mniej niż na raz od razu dużą ilość. Ale widzicie, ładnie wygląda. No, dobra. Kończę makijaż. Zaraz do Was przyjdę, to sobie chwilę pogadamy. Chociaż dużo czasu to ja nie mam dzisiaj akurat. Ale damy radę jakoś. Nie doszłam jeszcze do ładu z tym aparatem. Mam wrażenie, że wszystko wygląda tak ciemniej i bardzo ładnie ogólnie wygląda ten makijaż. I powiem Wam, że ten bronzer z Nabli dzisiaj bardzo mi się podoba. Bardzo ładnie się wtopił w cały makijaż. Natomiast ja w tym aparacie mam wrażenie, że wyglądam na taką mocno zmalowaną. Nałożyłam sobie delikatnie taki bardzo jasny, delikatnie brązowy cień na powieki. Mam wrażenie, że on też sprawia, że po prostu od razu to oko jest takie ciemniejsze. Ale ono wcale takie ciemne nie jest, także no kwestia też pewnie światła i w ogóle może kontrastu w aparacie, nie wiem. W każdym razie jestem już gotowa, prawie, jeszcze tylko muszę się ubrać. Ale wiecie co, chciałam Wam pogadać sobie chwilę. Mam nadzieję, że wiatrak Wam nie przeszkadza, ale mogę go w sumie na chwilę wyłączyć. Powiem Wam, że aż jestem trochę zaskoczona, bo ja ogólnie mówiłam Wam zawsze, że ja nie lubię upałów, ja nie lubię jak jest gorąco, mnie to drażni i ja się nie najlepiej czuję. Ale powiem Wam, że no opały ostatnio są praktycznie non-stop. Może 1-2 dni na przestrzeni ostatnich 3-4 tygodni były takie, że były tam, nie wiem, 24 stopnie, 25. I wcale nie było też jakoś mega chłodno. I zauważyłam po sobie naprawdę, że lato w ogóle, że takie upały, to nie jest dla mnie dobry czas ani na, nie wiem, na tworzenie jakichś rzeczy, na trzymanie się terminów, na jakieś, wiecie, nowe przedsięwzięcia i generalnie jest mi tak ciężko się zebrać do czegoś. Są dni takie, że naprawdę mega kiepsko się czuję. Wczoraj to chyba każdy się źle czuł naprawdę i nawet osoby, które lubią gorąco, którym to nie przeszkadza, też się czuły źle. Mieliśmy się wczoraj spotkać ze znajomymi i w ogóle odwołaliśmy to, bo po prostu było tak gorąco. Jeden z takich gorszych dni, gdzie po prostu nie dość, że gorąco, to jeszcze duszno, powietrze stało. Także naprawdę jest ciężko i powiem Wam właśnie, że no widzę, że mi to tak nie służy o tyle, że lato, no nie wiem, może lato jest też do odpoczywania, więc nie ma co się tak spinać, ale zauważyłam, że naprawdę dużo ciężej mi się do czegoś zebrać, że po prostu nie mam siły, nie mam ochoty i jest ciężko, naprawdę. Także no nic, może tak to właśnie jest, latem trzeba odpoczywać, a potem trzeba się zebrać do pracy i do innych rzeczy, także no, ale trochę jestem aż zaskoczona po prostu, wiecie, że aż tak jest źle, jakby, że tak bardzo to odczuwam, bo to, że ja nie lubię, to, że mi jest niewygodnie, to, że wiecie, że ja się po prostu źle czuję, to jedno, ale że faktycznie po prostu aż czasem nie mam siły, aż wiecie, żeby coś zrobić, bo jest tak okropnie gorąco. Klimatyzacja w domu rozwiązuje jeszcze niejako problem, no ale jak trzeba wyjść, no to też nadal jest gorąco, więc tak, no ale chociaż w domu mogłaby być, także zaczęłam się zastanawiać, znaczy ja już miałam moment, że się zastanawiałam przez chwilę, ale potem plany się zmieniły totalnie, więc uznałam, że bez sensu, no i teraz jednak tak myślę, że wrócę do tego tematu. No, także tyle, słuchajcie, ja dzisiaj w ogóle jeszcze tak, jestem umówiona z koleżanką, idziemy jeszcze, znaczy najpierw w ogóle ja muszę jechać do lekarza, potem właśnie widzę się z koleżanką i idziemy sobie jeszcze na jakieś drineczki albo może coś zjeść, przekąsić, bo idziemy potem do teatru. Także bardzo się cieszę, sobie właśnie już, znaczy zarezerwowałam nam spektakl już jakiś czas temu, także idziemy dzisiaj właśnie do teatru, a wcześniej sobie zrobimy takie mini babskie spotkanie, także bardzo się cieszę. No i mam nadzieję, że jakoś to damy radę. No, wczorajszy dzień był taki na odpoczywanie, na relaks, na regenerację. Może też dlatego, że jak wróciłam od Magdy, to wróciłam bardzo późno, więc się nie wyspałam, więc może to też dołożyło jakby trochę, że człowiek niewyspany to jednak też i zmęczony i nie do końca może się skoncentrować i w ogóle, więc lepiej się wyspać jednak. Dobra, także słuchajcie, ja się szykuję i będę powoli jechać, żeby tam, wiecie, wszędzie zdążyć na czas, także będę mu się odzywać. No. Zobaczę, gdzie my tam pójdziemy, do jakiegoś nowego lokalu, znaczy nowego dla mnie, ja tam chyba jeszcze nigdy nie byłam, także pokażę Wam, co tam ciekawego. No i jedziemy i to chyba wszystko na razie, co chciałam tutaj, tak, wszystko Wam pokazałam, co ostatnio kupiłam, także na razie chyba skończą się hole, też było pytanie, kiedy będą jakieś hole. No to mam wrażenie, że przez ostatnie kilka vlogów ciągle coś się pojawiało, bo ciągle coś zamówiłam, ale generalnie z tego, co pozamawiałam, słuchajcie, to została koszula lniana z H&M-u, z tego, co pamiętam, no i te shorty białe, które w ostatnim vlogu były. Myślę, że zostaną, chociaż jeszcze te paczki nie odsyłałam. Także
tak się mają rzeczy. Dobra, idę się szykować. Ja już w sumie jestem gotowa, wyszykowałam się. Ubrałam, pomalowałam sobie też usta, żeby nie wyglądała jakaś taka blada. Nie wiem dlaczego jakoś tak, czy to włosy, sukienka, podkład, nie wiem o co chodzi, ale czuję się tak blado. W tym aparacie też tak jakoś kontrast inaczej wygląda niż na żywo, no ale trudno. Także na usta nałożyłam sobie pomadki z Beauty na Beauty. Mam tutaj Heels Up Inna na Naked. A na sobie dzisiaj mam sukienkę z H&M-u. Ona jest taka beżowa w czarne mazy, taka a la zebra jakby. Bardzo fajna, taka dłuższa. Ja już ją wam pokazywałam w zasadzie w zeszłym roku. Nie wiem, czy ja ją kupiłam rok temu, czy dwa lata temu. Słuchajcie, mi się naprawdę ten czas tak zlewa, dosłownie, przed pandemią i teraz mi się to wszystko zlewa w jeden rok jakby, więc nie wiem. I do tego biorę jeszcze torebkę z Puccini i Crocsy. A i słuchajcie, tutaj w ogóle stoją moje buty, tak wiecie, na zmianę różne. I ostatnio zaczęłam nosić Birkenstocki i powiem wam, że chyba już mi się stopa przyzwyczaiła i chyba buty się trochę rozeszły, dlatego że generalnie nie mam już potrzeby kupowania nowych, bo wydaje mi się, że te są naprawdę wygodne. Nic mnie już tam, wiecie, nie uciska, nie mam żadnych obtarć od nich, więc myślę, że to jest kwestia po prostu tego, że trzeba je założyć kilka razy. I wtedy sprawdzają się. Są po prostu wygodniejsze i się tak trochę rozchodzą. A te Crocsy też są ogólnie bardzo wygodne i też ponosiłam je ostatnio i stwierdziłam, że też mi się już nic nie dzieje. Też mnie nigdzie nie obcierają, są mega wygodne, fajne, więc stwierdziłam, że trzeba w nich chodzić. Żebym też wiedziała, czy faktycznie tak jest, czy mogę im zaufać, czy jednak wiecie, z rezerwą trochę. No dobra, ja jestem gotowa i jadę. Jestem po wizycie u lekarza i jestem taka skonfundowana, powiem wam szczerze, i muszę sobie coś przemyśleć. Także w sumie to bardzo dobrze, że mam trochę spaceru, żeby dojść do miejsca, gdzie się umówiłam z koleżanką. Także idę, no i mówię, muszę sobie coś przemyśleć, bo jakoś tak dziwnie mi. Dzisiaj taki krótki spacer po Ochocie, no dokładnie po Starej Ochocie. Bardzo ładnie tutaj jest, przyjemnie. Dużo zieleni i dużo takich terenów zielonych, także bardzo fajnie. No i ostatnio was tak zabieram w coraz to inne dzielnice Warszawy, albo nagrywam po prostu wtedy też. Ale myślę, że ciekawie. Dobra, czy to już tu, czy jeszcze dalej? Pewnie wiele osób to nie dziwi, że tak wyglądają normalne stare osiedla. Natomiast powiem wam, że jak się naogląda tych nowych bloków, nowych osiedli, gdzie jeden blok na drugim, gdzie nie ma zieleni, nie ma takiej przestrzeni, nie ma takich dużych drzew, bo wszystko jest wycinane, to powiem wam, że to naprawdę no, wygląda fajnie. Zaczynam doceniać stare osiedla. Jestem na miejscu. To chyba tutaj, gdzie te palmy. Także idziemy na drineczki. Są prezenty, prezenty z UK-a. Ja nie wiem totalnie, co to. Co to jest? Jajka? Jajka mi przywiozła, gotowane. Skarpetki z królewskim tym, nie żarty, po prostu skarpetki, żeby ci posypały to. Dziękuję bardzo! Ty, to z białą czekoladą? Co to jest? Nie wiem co, ale to jest takie, że w Polsce takich nie ma, a to jest... Przecież będzie ceniaczki. A ty co zamówiłaś? Ty zamówiłaś, tu jest jakaś pita z czymś, a ja mam... Kurde, pan zabrał pita kartę. Pita z kalafiorem. O, pita z kalafiorem, a ja mam takie coś mega dziwne z czymś, czego nie da się przeczytać. Podobno serowe. No. A my idziemy na huśtawkę. Thank you.
O, tu jest mój fotel dla mnie. Kurczę, ja siedzę na Katarzynie. Ty, to może ja tam idę jednak? No wychadaj, na gdzie się schodzimy. O. Jestem już w domu i odzywam się tak na koniec. Słuchajcie, z całego serca, naprawdę serdecznie polecam Wam spektakl Huśtawka w Och Teatrze. Jak będziecie, jeżeli jesteście z Warszawy, jeżeli przyjdziecie tutaj na weekend na przykład i akurat będzie, naprawdę serdecznie Wam polecam. Słuchajcie, piękna ta sztuka, naprawdę. Najlepsze jest to, że to był musical, czego ja w zasadzie nie wiedziałam, bo jakoś nie doczytałam tego w ogóle i byłam na początku bardzo zaskoczona. Ale naprawdę muszę przyznać, że byłam bardzo zaskoczona, ale też bardzo miło. I uważam, że naprawdę sztuka jest świetna. I bardzo polecam, naprawdę. Dobrze się bawiłam, bardzo dobrze. Miło było na to popatrzeć, naprawdę to jak tańczyli tancerze, no coś cudownego. Naprawdę miło było popatrzeć, ale też... ja nie wiem nawet ile trwała ta sztuka. Tam była też przerwa, więc... kilka godzin, jest teraz 10:30, więc w zasadzie, no, czyli tak ponad 2 godziny pewnie, no ale dobra, nieważne. W każdym razie naprawdę bardzo miło spędzony czas i serio bardzo cieszę się, że poszłam, moja koleżanka również jest bardzo zadowolona, bardzo jej się podobało, także naprawdę było super i no wiecie, ja bardzo lubię teatr, po prostu po takich spektaklach mam taką przyjemność, mam takie poczucie, że jejku, jak ja kocham teatr, naprawdę, jakie to jest cudowne, móc pójść i przeżywać te emocje po prostu, wiecie, na żywo w tym samym czasie. To jest coś naprawdę cudownego, także ja Wam bardzo polecam. I tyle. W zasadzie ja tutaj już właśnie będę się ogarniać, już jest późno, tak jak mówię, jest ciemno. Nie ma takiego upału, także chyba jest trochę mniej stopni, trochę jest lepiej, chociaż no bez szału też nadal. Ale wiecie co, słuchajcie, jestem troszkę taka też... Z jednej strony super sztuka, wszystko fajnie, a w międzyczasie koleżanka jeszcze wysłała mi coś i mówi, widziałaś to. No i słuchajcie, generalnie jak ja wrzucę tego vloga, to już będzie jakby długo po czasie. Natomiast kilka dni temu natknęłam się gdzieś na jakiś fragment, artykuł czy coś tam o tym, że Martyna Wojciechowska rozstała się z mężem. I to był dla mnie taki szok, dlatego, znaczy oczywiście, wiecie, to... Znaczy bez sensu w ogóle mówić coś takiego, uważam, dlatego że ani ja tam z nimi nie byłam, ani ja z nimi nie mieszkam, ani ja nie wiem jaka to jest relacja. Natomiast wiecie pewnie, że ja bardzo lubię Martynę Wojciechowską i po prostu uważam, że jest to taka kobieta, no nie wiem, która może inspirować, która naprawdę może motywować, która jest naprawdę taką... takim autorytetem nawet w niektórych sprawach, także myślę, że to jest naprawdę bardzo taka wartościowa postać. Ja ją bardzo lubię, bardzo też mi się podoba mi się to, jak żyje, jakich dokonuje wyborów na przykład, jak spójna jest jej praca z tym, co robi, wszystko naprawdę. Także ja ją bardzo jakby podziwiam i trzymam za nią kciuki na tej zasadzie. I na przykład wiadomość o tym, jak ona chyba wrzuciła zdjęcie, już nie pamiętam, czy to w białej sukni, pomyślałam, wow, jak fajnie, właśnie dlatego, że ja wiem też, że jakby pani Martyna nie jest osobą, która dzieli się jakoś swoją prywatnością, ona naprawdę przez lata o wielu rzeczach nie mówiła, nigdy nic nie komentowała, nic takiego nie było, więc ja wiem, że to, że coś pokazała, to nie jest po prostu, wiecie, impuls, chwila i jolo. Tylko to na pewno było jakoś przemyślane i to na pewno nie było jakoś tak, wiecie, jakby podyktowane chwilą na tyle, że to nie było coś takiego, że tam wydarzyło się tydzień temu i nagle już teraz cały świat wie, tylko ja się domyślam, że to jest taka cząsteczka mała, którą ona po prostu gdzieś tam wrzuciła w internet i nie wiem, jakoś tak, to był taki moment, kiedy bardzo mnie to cieszyło i jakoś pomyślałam, wow, jak fajnie, w sensie, wiecie, to jest bardzo miłe, jak, nie wiem, ludzie znajdują sobie partnera na życie i chcą spędzić czas i widać, że się świetnie bawią jakby i że mają wspólne pasje.
I ona nagle po prostu wrzuciła taki post, w którym właśnie mówi o tym, że jej małżeństwo po 3 miesiącach w zasadzie przestało istnieć z dnia na dzień. I to jest takie smutne po prostu. Ja wiem, że takie rzeczy się dzieją. Wiem. Też sama wiem z doświadczenia, że tak się po prostu dzieje i naprawdę często to po prostu jest z dnia na dzień. I to jest straszne. Dlatego z jednej strony mam właśnie takie uczucie, że wow, fajnie, fajna sztuka, generalnie jestem zadowolona, szczęśliwa i super, a z drugiej strony wow, no jest mi tym bardziej jakby tak smutno, że ja wiem, że takie rzeczy się dzieją, ja wiem, że wiecie, tutaj nikt jakby nie był w tym związku, to nie jest tak, nikt tam, nie wiem, nie mieszkał, nie widział, więc to jest jakby sprawa dwojga ludzi, natomiast to jest po prostu smutne i takie zaskakujące, ale to właśnie pokazuje, że takie sytuacje, życie jest nieprzewidywalne i wydawałoby nam się, że wszystko jest fajnie, a jednak nie i może być różnie. Więc naprawdę troszkę tak mnie to zaskoczyło i tak myślę, o kurczę. No smutne, to naprawdę smutne. Jeszcze tym bardziej, wiecie, jak jeszcze ludzie się rozstają w zgodzie, powiedzmy, to, no to jakoś tak łatwiej to chyba, myślę, łatwiej to przeboleć. Natomiast często bardzo nie rozstają się w zgodzie. I to jest jeszcze gorsze, no niestety. Już pomijając samo rozstanie. No dobra. Słuchajcie, także ja się idę ogarniać. Jak będziecie w Warszawie i macie ochotę na spektakl, to Wam bardzo polecam Huśtawkę. W Ochteatrze jeszcze raz powiem. Tak, no i co? I życzę Wam miłego dnia. Tak. Ja tutaj chyba jutro jeszcze mam spokój, potem chyba pojadę do Łodzi, także generalnie takie plany mam na najbliższe dni. Zobaczymy, jak ja tam, czy ja będę nagrywać w ogóle, bo też o, nie wiem w sumie. Mam tam kilka rzeczy do załatwienia też, więc zobaczymy, jak to będzie. No, ale życzę Wam wszystkiego dobrego, żeby te upały troszkę się zmniejszyły, żeby nie było tak gorąco, no, żebyśmy jakoś tam dali radę. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, widzimy się już niedługo, do zobaczenia, pa!